Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Torejsty 52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, poczyniliśmy parę zmian. Mówiąc konkretniej, tutaj oto macie wyniki tych zmian i co. No i tak to na razie myślę, że zostanie. Właśnie w tym momencie pokażę wam, jak do tego doszło. Pokaż mi swoje towary. Nie wiem, czemu on się tak denerwuje. Bez spokoju, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Teraz każdy już wie. Nie może. Było dokładnie tak, jak mówisz. Słyszałam coś. Nie zasłużył sobie na to. Dobra, mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. Mianowicie poza odcinkiem polatałam sobie po mapie, po Górniczej Dolinie i po Korinis, pozbierałam smocze korzonki i kupiłam ilość szczawi, która będzie nam tutaj potrzebna. Możemy jeszcze zdobyć jeden smoczy korzeń na wyspie Irdorad. I może nam jeszcze jeden smoczy korzeń bodajże sprzedać tam Milten, tak samo jak i szczaw królewski. Jeden szczaw mamy w zapasie, czyli jeszcze powinniśmy zrobić dwie podki do siły. Ja na dzisiaj chciałabym pobiec najpierw do latarnika Jacka i ogarnąć jeszcze tutaj tego questa związanego z wyborem kapitana, bo chciałabym to wymaksować. Dzisiaj już... Myślę, że wejdziemy w szósty rozdział. Miałam w planach inne rzeczy, czyli że na wizji będziemy robić mikstury siły i tak dalej, ale szczerze mówiąc, nalatałam się trochę i gdyby nie bieganie na cheatach, to zajęłoby mi to naprawdę dużo czasu. Po prostu dostawałam się w różne miejsca i po prostu sobie biegałam. I udało mi się właśnie zdobyć to, co udało mi się zdobyć. Jeden smoczy korzeń był nawet tutaj przy latarni, co mogliście zauważyć na filmiku i na mapie. Ale my do samego w sobie Jacka się udajemy. Nie chciałbyś znowu wypłynąć w morze? Chłopcze, oddałbym prawą dłoń, gdyby ktoś zechciał wziąć mnie na pokład porządnej łajby. Ale w moim wieku nie mam już chyba o czym marzyć. A poza tym, kto by się zajął moją latarnią? Przyda mi się taki doświadczony żeglarz jak ty. A niech mnie, rekin. Co chcesz zrobić, chłopcze? Chyba nie przymierzasz się do porwania królewskiego okrętu, co? Kto wie? A to ci dopiero heca. Ale nie mogę tak po prostu zostawić mojej latarni. Co z tym zrobimy, co? A gdybym sprowadził tu kogoś, kto zająłby się latarnią pod twoją nieobecność? Nie głupi pomysł. Znam nawet odpowiednią osobę. Kowal Harad ma czeladnika imieniem Brian. Często z nim rozmawiałem. Tylko jemu mogę powierzyć moją latarnię. To sumienny chłopak. Porozmawiaj z nim. Może nam się poszczęści i zgodzi się pomóc. No dobrze, to sprawdzimy od razu. Do miasta portowego. I biegniemy. No, dzisiaj nie chcę marnować czasu. Myślę, że to będzie przedostatni odcinek, tak podejrzewam, bo wyspa Irdorad nie zajmie nam wcale jakoś dużo czasu. Podobno interesuje cię stara latarnia morska Jacka. Jack rozważa możliwość powrotu na morze, ale wtedy jego latarnia byłaby niestrzeżona. Dla Jacka powinno być oczywiste, że kiedy go tutaj nie będzie, zrobię z jego latarni morskiej kuźnię. Jakiś problem? Nie dla mnie. Ja i tak nie dostanę kuźni Harada. Już dawno przyjąłem to do wiadomości. Zgoda. Spotkamy się u Jacka. Dobra, no i to możemy zamknąć tutaj już, jeżeli o to chodzi. Przełęcz Korinis.
biegniemy od razu do Górniczej Doliny. Naszym zadaniem jest otworzyć bramę, żeby wpuścić orków do zamku. Jest to dosyć przykra sprawa, ale niestety tego potrzebujemy, żeby Torlof został naszym kapitanem statku, a właśnie to chciałabym zrobić, żeby właśnie on nim był. Także niestety, ale musimy dokonać sabotażu. Jest to chyba sabotaż dosyć kanoniczny, biorąc pod uwagę, że potem nie słyszymy kompletnie nic o paladynach. I no, musimy się też jakoś pozbyć w teorii Hagena, prawda? Chociaż z tego co widać, on jakichś tam większych problemów z tym, co my robimy, nie miał. Ale no wiecie jak to jest. Zróbmy sobie tutaj jakiegoś save'a, żeby nie popełnić gafy. I od razu sobie weźmiemy może do zamku teleport. Dobra, do miasta to mi się przyda, do Xardasa, do Starej Wieży, tawerna, zamek. Biegniemy. Podobno kluczyk ma strażnik i to nie będzie problem, żebym go wykradła, bo mamy umiejętność dobrą. Jeżeli o to raczej chodzi. Oko i nosa z tego co kojarzę mamy naładowane. Także to się przyda nam na wyspie Irdorad. I teraz pytanko. My chyba musimy wejść tędy, prawda? Tak mi się kojarzy. A może i nie? Nie wiem. Trochę na chybił trafił to robię. To jest w ogóle kuferek. Ha, nie tutaj się chciałam dostać. Tu jest szynka, jakieś takie dziwne rzeczy. Szczerze mówiąc, chyba niepotrzebnie wchodziłam tędy. Bo wystarczy chyba po prostu wejść. Hej! Tak po prostu zabraliśmy mu klucz. I wystarczy po prostu pociągnąć za ten przełącznik. My od razu będziemy chcieli się stąd wyteleportować. Więc uzupełnimy sobie manę. I zrobimy ważną rzecz pod tytułem... W ogóle nie mam mikstur leczniczych, to też jest ważna rzecz, żeby to zrobić. Także jeszcze zanim to przeciągnę, to ogarniemy. Co ja chciałam? Chciałam sobie przygotować teleporter. Tylko tak jak mówię, zanim to przeciągniemy, to jeszcze sobie zrobimy mikstury życia. Myślę, że wytnę ten moment, bo to trochę zajmie czasu. Chyba, że kupimy tutaj u naszego kolegi? W sumie stać mnie, mogłabym po prostu kupić. Nie chce mi się robić. Dobra, to mi dawaj wszystkie. Potrzebujemy mikstur sporo. 10. Brak ci złota. Mamy 9 sztuk złota, ale chyba powinno mi tyle miksturek wystarczyć. Chyba tak. Dobra, nie przedłużajmy już tego wszystkiego. Z tamtym strażnikiem też możemy jeszcze w sumie pogadać, ale czy ja tego potrzebuję do szczęścia, to nie wiem. Nie zasłużę sobie na to. Nie wydaje mi się. Nie chcę już o tym słuchać. Chociaż wiecie co, może tak dla formalności. Jakie jest twoje zadanie? Moje zadanie jest proste. Mam się upewnić, że orkowie trzymają się ponad 10 metrów od bramy. Jeśli będą próbowali wedrzeć się przez bramę, podniosę alarm. I to wszystko. Co trzeba zrobić, aby otworzyć główną bramę? Na niebiosa. Czemu ktokolwiek miałby chcieć ją otworzyć? Martwię się o bezpieczeństwo zamku. Wierz mi, ja również. Przez cały czas. A ponieważ jestem takim wiernym strażnikiem, Garond powierzył mi klucz do kołowrotu. To wielka odpowiedzialność. Będę go dobrze strzegł, tak jak przysięgałem Garondowi. Tak.
Wyobraź sobie, że ktoś wchodzi i pociąga za dźwignię, aby otworzyć bramę, a to stare, zardzewiałe żelastwo się blokuje. Nikt jej wtedy nie zdoła zamknąć. Wolę nawet nie myśleć, co nastąpiłoby potem. Na szczęście nikt nie wie, że to ja mam klucz. Serio? Jesteś naprawdę cholernie dyskretną osobą. Przecież wiedział o tym wcześniej. Cudownie. O kurczę. Widzę, że strażnik ma to w dupie. A, on już jest w teorii martwy, okej. No to fajnie. To co, wybywamy stąd. No i zaraz już będziemy tak naprawdę teleportować się do majątku ziemskiego. I będziemy mogli wyruszać na dwór Irdorad, bo będziemy mieli już kapitana. Załogę chyba mamy pełną, z tego co kojarzę. Już chyba się pełniejszej mieć nie da. Wzięliśmy Watrasa, Laresa, Lestera. Chyba już wszyscy. Został nam tylko kapitan. A to nie będzie problem, wręcz przeciwnie. Kapitan będzie najprostszą rzeczą w tym elemencie układanki. No, kurczę, naprawdę jestem pod wrażeniem tego, że tak naprawdę zbliżamy się już do końca tej serii. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Torlof. Hej. Brama do zamku w Górniczej Dolinie jest już otwarta i zablokowana. Nic teraz nie powstrzyma szturmu orków. Załoga zamku poniosła ciężkie straty. Paladyni z miasta powinni wkrótce wyruszyć do doliny, by wydostać swoich towarzyszy z oblężonego zamku. To świetna wiadomość. Teraz nic mnie już nie powstrzyma przed wyrwaniem się z tego przeklętego miejsca. Czy teraz pomożesz mi dostać się na wyspę? A, fakt. Chciałeś, żebym z tobą popłynął. Słuchaj, zrobimy tak. Zapłać mi 2500 sztuk złota, a ja poprowadzę twój okręt. Za tę sumę nauczę cię także wszystkiego, co wiem o sile i zręczności. Naprawdę. No niestety nie... To bardzo duża suma. Pomoc specjalisty musi kosztować. Poza tym nie masz wyboru. Tak więc płać. Dobra, 2500, tak? Mam 22 sztuki złota. Może być? Nie wiem. Hotges, chyba będziemy robić handelek. No jak nie damy rady, no to będziemy mieli problem. Właśnie sobie kuszę sprzedałam, ale i tak z niej nie korzystam. Łzy i nosa kosztują tylko trójkę. Te mikstury możemy sprzedać, bo i tak nie będę z nich nigdy w życiu korzystać. Pierśnie maksymalnej many nie potrzebuję. Ochrona przed bronią, ogniem, magią. W ogóle mi to niepotrzebne do niczego. Święty płomień też możemy sprzedać. Czary wszystkie zostawimy. Smocze łuski. Serce lodowego golema i ognistego. Nie wiem, co z tymi rzeczami. Trudno w to uwierzyć. Skórę błotnego węża to Pospyr ode mnie nie chciał. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Możemy jego nie. Tu mam jeszcze te mieszki do otworzenia. Nic nie mogę za to poradzić. Kurde, te łuski by się przydało może sprzedać. Już ich raczej nie wykorzystam, a tych serc tym bardziej. Smoczą krew ktoś skupował ode mnie. Dobra, mamy już wystarczającą liczbę pieniędzy. I tak już nie będę potrzebowała gotówki za bardzo. No chyba, że dokupnę smoczego korzenia i tak dalej, ale to już olejemy. Najwyżej. W porządku. Oto twoje złoto.
Świetnie. Teraz musisz mi tylko powiedzieć, co mam zrobić. Nic mnie już nie dziwi. Zostań kapitanem mojego statku. W porządku. Daj mi statek i odpowiednią załogę, a popłynę z tobą nawet na koniec świata. A masz odpowiednią mapę morską? Bez niej daleko nie dopłyniemy. To już moje zmartwienie. Spotkamy się na przystani. Ciekaw jestem, jak tego dokonasz. Oj, będziesz bardzo zaskoczony, mój drogi przyjacielu. Nic nas już tutaj, moi drodzy, nie trzyma. Smocze jaja to jest zadanie, które nam się prawdopodobnie anuluje, ale nie chcę mi się już biegać, latać i po prostu tego szukać. Jeżeli chodzi o smocze łuski, to chyba Bennettowi sprzedam, ale jeszcze się wstrzymam. Jeszcze się wstrzymam, bo... Możemy jedynie przeczekać. Może mi się to przyda do czegoś. Nikt nie chce wiedzieć, nie można na to liczyć. Bardzo w to wątpię, ale przez chwilę chociaż się wstrzymam. Czyli co? Wygląda na to, że odpływamy za chwilę. Że kurczę, odpływamy. Nie wiem, co więcej możemy zrobić. Mam własne, mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Ja bym tego. W ogóle tak, Watras, mi jesteś potrzebny. To było przecież chce zwiększyć, że to takie łatwe. Damy sobie w manę. 37 do 50 chociaż. Żebyśmy to mieli. Nikt nie chce tego słuchać. No i dobra, 50. Chociaż jeszcze możemy dać sobie. Nie mogę cię już niczego. Aha, nauczysz mnie tylko 50. Dobra, to niech będzie. To jest więcej, wiesz? To wszystko tylko powinien być mądrzejszy. No i mamy Torlofa. Ode mnie tego nie do końca, to była jego decyzja. Możemy ruszać w drogę. Dobra, daj mi mapę i odpływamy. Wszyscy na pokład! Na pewno masz wszystko, czego potrzeba? Nie będziemy zawracać w pół drogi. Jeśli jesteś pewien, walnij się na koje w kajucie kapitana. Podróż trochę potrwa. Mapa morska, klucz do kajuty. No wydaje mi się, że mamy wszystko. I wszystkich. Najwyżej o kimś zapomniałam. Jezu, jak to brzmi. No, nie wiem. Po prostu spróbujmy stąd odpłynąć. I zobaczmy, co się stanie. Na wszelki wypadek zrobię sobie gdzieś tutaj zapis przed odpłynięciem i postaram się go nie nadpisać. No i się zaczyna. No i co? Jesteśmy w siedlisku zła. Rozdział 6, dwór Irdorad. Witaj, Gorn. Kradzież dziecinnie łatwa. Wszystko w porządku? Jak na razie. Wiesz, że mam ochotę na dobrą rozróbę. No na razie jest jak jest. Jest też Diego. Nikt nie chce wiedzieć. No i jesteśmy. Ta wyspa leży bliżej Corinis niż myślałem. Nie musisz mi tego. Nawet nie wiedziałem o jej istnieniu. Oczywiście teraz parę spraw stało się jasnych.
Zawsze byłem ciekaw, w jaki sposób orkowie tak szybko otrzymują zapasy. Nic dziwnego, skoro mieli tutaj taki posterunek. Po drodze do wnętrza wyspy natkniesz się pewnie na parę pułapek. Gdybyś nie mógł sobie poradzić, wróć tutaj do mnie. Może będę mógł ci pomóc. Niektóre problemy same się rozwiązują. Ciągle potrzebuję amunicji. Chyba... Dobra, kupimy sobie krótki łuk. Na wszelki wypadek, bo właśnie się skapnęłam, że zrobiłam trochę jednak głupotę. I tak z 15 strzał chociażby się przydało. Nikt nie chce tego słuchać. Gdzie jest Milton tak w ogóle, bo by mi się też przydał. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. W końcu to była jego decyzja. Tutaj jesteś. To było przecież zupełnie jak za dawnych czasów. Święte słowa. Ciekawe, czy i tym razem ci się uda... Co takiego? Uratować swój tyłek, gdy wokół rozpęta się prawdziwe piekło. Poczekajmy, co się stanie. Nie masz paru mikstur na sprzedaż? Trochę zapasów jeszcze mi zostało. No i o to mi właśnie chodziło. Mamy tutaj szczaw królewski i mamy smoczy korzeń. Mamy nawet pustą runę. Nie sądzę, żeby w tej sprawie... Tylko tak, potrzebuję najpierw Beneta, bo chyba jeszcze mogę mu te łuski sprzedać. Okej, okay, odnośnie jajek to po prostu zadanie się schowało. Możemy jedynie przeczekać. Benet jest u siebie w kuźni. Hej, ty! On już nie chce ode mnie łusek. Jaką broń? Tylko najlepszy. Masz topór berserkera. Dobra, no to sprzedamy mu luzem te łuski. Tak samo te płytki z pancerza pełzacza. Serce kamiennego. Rogi. To już mi też wystarczy chwilowo. Kupimy te rzeczy na ten eliksir siły. Zrobimy go sobie i w międzyczasie jeszcze później spróbujemy znaleźć ten brakujący smoczy korzeń. Trochę szczaw i smoczy korzeń. Skąd ty to masz? I teraz tak, stół był chyba gdzieś tutaj w mojej kajucie kapitana. Tak mi się kojarzy. Widzę, że Gorn sobie tak będzie tutaj chodził po całym statku. Co tam Torlow w ogóle słychać? Wszystko w porządku? Jak na razie, ale to się może szybko zmienić. Uważaj na siebie. Jasne. Girion? Czy wszystko w porządku? Nie traktuj mnie jak idioty. Mhm, dobra. Coś mi się wydaje, że Giriona to trzeba będzie wyrzucić za burtę. Miło. Przez chwilę myślałam, że nie mogę do swojej kajuty wejść. Tutaj nie ma i tak tego. Prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo, prawo. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Aha, ten kufer jest pusty. Cudownie. A co mamy tutaj? Prawo wyspy. Ale wydaje mi się, że gdzieś tutaj był stół alchemiczny, tylko ja chyba nie pamiętam do końca gdzie. Na pewno nie był niżej, bo to byłoby dziwne. Jest kuchenka do gotowania. Stół alchemiczny. Musi gdzieś być, skoro mogłam kupić szczaw królewski i w ogóle. Także na pewno gdzieś jest. Tutaj jest właśnie. Tutaj watraz jest w ogóle. Dobrze. Mikstura siły poproszę. Co tam watraz u ciebie słychać? Masz dla mnie jakieś rady? Trzymaj się z dala od poszukiwaczy. Pamiętaj, że gdyby... Dobra, to już wiemy. To co, myślę, że pijemy kolejną miksturkę i ruszamy w głąb wreszcie wyspy. Mikstura siły.
177 punktów. Sporo. Nie wiem, jak stoimy z czasem. Musiałabym sobie zerknąć na minutnik. No, całkiem. Zastanawiam się, czy damy sobie radę w jednym... Znaczy, w dwóch odcinkach tutaj poradzić z dworem. Możliwe. Tutaj będziemy robić już naprawdę niezłą siekę. Zacznijmy od tego, bo... jesteśmy bardzo dobrze wyposażeni. Dzień dobry. Masakra. Wiecie co, ja nawet tego już nie będę zbierać, bo pieniądze mi są niepotrzebne do niczego. O kurde. Ale się wybiłam. Jedyne co, to tego smoczego korzenia będę szukać. Dobra, w dużej grupie. Alita jest na dwa strzały. Z tego co widzę. Tylko ja się muszę dać troszeczkę mniej klepać. Tam są kolejni orkowie. A tutaj co? Kompletnie nic. No to nie. To ruszamy dalej. A tutaj na górze nie ma nic, naprawdę? Jest ork szaman. Okej. W sumie powinnam przeszukiwać tych orków, bo oni mogą mieć mikstury lecznicze. No niestety, ale tutaj już ich ciała to chyba mi zniknęły. Dobra, to będę pamiętać, żeby to robić. Postaram się przynajmniej. Dobra, tutaj z orkami to będzie najmniejszy kłopot. Jest okej. Serio? Dobra, tak profilaktycznie to się napijmy czegoś. Mało tych mikstur mam. Przydałyby się jakieś czary do leczenia. Szczerze, to nie ma dużo tych orków. Szczególnie jak się blokują. Tylko że chwilę, ja miałam z nich zbierać rzeczy, tak? To może bym jednak zaczęła. Chodź tu. Nic tu nie ma. Jak to nic tu nie ma? Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Czemu ty, ci wojownicy nic nie mają? Dobra, bo nie mam też całego dnia, żeby się użerać. Dobra, wchodzimy gdzieś głębiej. Widzę magów, widzę nawet trolla jakiegoś. Raczej bez problemów. Tutaj nawet czasami warto jest się po prostu nie bronić. Przyjąć ten jeden cios. Thank you.
Dobra, są też wargi. Z wargów może akurat zbierać nie będę. Tych broni też nie chcę zbierać. Niczego tu nie znajdę. Bardziej mnie obchodzą ich rzeczy. Ork Elita miał smoczy korzeń, tak po prostu, wiecie o tym? To jestem zaskoczona. No. Premia do siły. Kto by się tego spodziewał? No i kolejny poziom. Super. Dobra, zanim ten troll, to jeszcze ci orkowie najpierw. Okej. Z Elit akurat jakieś fajniejsze rzeczy wypadują. Przynajmniej jakieś mikstury. Troll jaskiniowy. O kurczę. O Boże. Naprawdę. Jestem za mocnym wojownikiem. Lewo czy prawo? Nie wiem, może najpierw na górę. A czy oni coś mają ciekawego przy tych ogniskach? Raczej nie. Dobra, to pijemy. I ruszamy dalej. Ciekawy mnie, czy Pedra zdejmę na strzała. Jak myślicie? I tutaj jest ten smoczy korzonek. Czyli nawet ich więcej. No to mi chyba braknie jednak jednego szczawy królewskiego. Szkoda. To jest normalne? Ork pułkownik? Nie mam pojęcia. Może nie umrę. Ten pułkownik mi chyba tak zasadził. O Boże, no! O kurde! O Boże, ile ja mam HP? Mam 1 HP, czajcie to? 1 punkt zdrowia. 1. 1. Masakra. Nie ma czego plądrować. Gdzie ten pułkownik leży? Pierścień orkowych przywódców i klucz orka pułkownika, czyli mi się to przyda, rozumiem. Się zapisałam? Nie mam pojęcia. Ojej. No, to było intensywne. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj jest. To wygląda, jakby to się dało. Ogarnąć. No tak myślałam. Teraz co pytanie, czy tu jest dalsze przejście? Chyba tak. Daleko zaszedłeś, ale to już koniec twojej drogi. Cudownie. Coś cię dusi i ciśnie. No to fajnie. Ostrzegano mnie przed tym. Okej, tutaj już są jaszczurzo ludzie. Prawie na hita. W
sumie i tak się muszę cofnąć na statek, niczego zrobić sobie miksturę. Niczego tu nie znajdę. I chyba byśmy się cofnęli jeszcze do tej drugiej odnogi, bo wydaje mi się, że tutaj jest dalsze przejście. A tam jeszcze było coś innego do znalezienia. No i chyba mam rację. O, mamy cię. Zdrajco. Nareszcie cię znalazłem. Wielu najemników zaprzedało duszę Beliarowi, ale mimo to czułem skrupuły, pozbawiając ich życia, ale ciebie, brudny wieprzu, zabiję z przyjemnością. Powinienem cię zabić na miejscu. Błagam, litości! Rzucili na mnie urok. Nigdy nie zdradziłbym klasztoru, gdyby nie oni. Nie wyobrażasz sobie, przez co przeszedłem w ciągu ostatnich dni. Słyszałem głos w mojej głowie. Byłem bezradny. Pułkownik orków przesłuchiwał mnie przez wiele dni. Bił mnie i torturował. Zlituj się! Jestem niewinny. Musisz mi uwierzyć. Daj mi jeden powód, dla którego miałbym ci dać wiarę. Daruj mi życie. Mogę ci powiedzieć, jak się stąd wydostać. Musisz mnie wysłuchać. Jak to jak? Normalnie. Zatem powiedz mi wszystko, co wiesz. Tak, tak. Wszystko ci powiem. Ale pod jednym warunkiem. Musisz mi pomóc wydostać się z tej przeklętej wyspy. Zgoda? Nic nie muszę. Już po tobie. Na wszystkich bogów! Nie mam siły. Gościu jest zdrajcą i już. Ale bezimienny płyn nie go zabił. Łodyga bagiennego ziela. Mieliśmy zadanie, żeby go zabić, więc chyba się udało. Jakąś miksturę znalazłam. I to nawet nie jedną. I czarną perłę. Po co mi czarna perła? Żeby się jeszcze bardziej wzbogacić? Nie wiem po co. Tutaj też jakiś magazyn. Nie, no dobrze. Czy ja dostałam stałą miksturę? Tak jest, i to nie jedną. Eliksir ducha. I życia. Dobra, kuferki to może za chwilę. Tutaj jeszcze są jakieś mikstury. Albo było zabawnie, jakbym znalazła miksturę siły na przykład. Nie, ale mam kolejną miksturę życia. Chociaż kto wie, może jak to pootwieramy, to coś fajnego się znajdzie w środku. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. No tutaj akurat nic ciekawego. Ta jest chyba ogółem otwarta. Tak jest. I tamto też. No dobra. To co? Myślę, że wrócimy na statek chyba w tym momencie. Zrobić sobie tą miksturę siły. Jedną niestety będę w plecy chyba. Bo niestety nie mam jednego szczawu królewskiego. Dobra, żeby nie zeszło nam dużo czasu na takich pierdołach, to po prostu użyjemy miksturę prędkości. O, fajnie. Na razie żadnego naszego towarzysza nie potrzebujemy. Aha. Zapomniałam, że tutaj atakują orkowie ten statek. Nic tu nie ma. Zapomniałam kompletnie. Ale tak faktycznie było. No. Serio. Torlov?
wszystko w porządku? Jeśli ci przeklęci orkowie będą się trzymać z dala, wszystko będzie w porządku. No, widzę, że nie chcą się trzymać z dala. Dobra, kogo ja chciałam odwiedzić? Nie wiem. Milten? Nie. Ja głównie chciałam ten stół alchemiczny. Tylko źle poszłam. To wszystko tylko plotki. Menzurka, tak przy okazji. Mikstura siły. No i co? No mam jeszcze jeden szczaw królewski. Chwilowo przetrzymamy, ale podejrzewam, że trzeba będzie go po prostu zjeść. No i co? I wypadałoby iść dalej. Jeszcze kawałek chociaż. Myślę, że tak zrobimy. Standardowo skończymy w tym miejscu, w którym skończyłam za pierwszym razem grając w Noc Kruka. Tak myślę, bo teraz właśnie będziemy się przebijać przez tych jaszczuroludzi dalej, a później już za nimi jest takie główniejsze przejście do samego w sobie złego chyba. Także będziemy mieli to tak, wiecie, podzielone. No ale mamy jeszcze czas, więc grajmy. Nie ma co się przejmować. Okej, dzień dobry. Teraz chyba już będziecie na hita schodzić. No, mogę wypróbować? No. Jeszcze. Ja wypiłam tą miksturę? Może ja po prostu jej nie wypiłam. Nie no, wypiłam. Niestety jeszcze nie schodzą na hita. Już raczej tak schodzić też nie będą zresztą. To już trudno. O Jezus. Jeśli chcesz zmierzyć się z moim panem, musisz najpierw mnie pokonać. Dobrze. To dobranoc. Coś cię ciśnie i dusi, no tak. Tak, żeby inaczej. Szkoda, że nie schodzą na hita. Chociaż i tak już mi nie robią zbyt wiele. Dobra. Nie ma co szaleć. Mamy więcej smoczych jaj. Tak w ogóle. O, sporo mam tych mocnych miksturek, a ciekawe skąd. Nie wiem. Sporo was tutaj. Chociaż nie czuję już za bardzo bólu. Te jaszczurki piekielne. Dobra. Ja już się po prostu przestałam też cyrtolić. Okej. Przy okazji mikstura prędkości mi się skończyła. Tu jest ich jeszcze trochę. Stary list. A cóż w nim jest? Stary list. Tu mam jakiś stary list, ale to chyba nie jest to.
No oczywiście, że nie. Byłoby to trochę dziwne. Tu jest. Ostatnie ostrzeżenie. Nic mnie nie obchodzi, czy uda się wam przeleść przez most z drugiej strony. Dla mnie możecie piec się w piekle. Tak długo jak jestem w swoich włościach, most będzie podniesiony, a każdego mędrka, który będzie próbował ustrzelić z łuku przełącznik, żeby się tu dostać, osobiście wypatroszę i powieszę na najbliższym drzewie. Archol. Okej, czyli mamy podpowiedź. No to przynajmniej wygląda. Jak kurde za daleko. Prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Dobra, trochę rzeczy. Może się to przydać, ale wcale nie musi. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. I ostatni kufer. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Gulasz po prostu, ale bieda. Dobra, kolejne jaja. Ciekawi mnie, czy mogę coś zrobić z nimi, na przykład Bennettowi odnieść. Nie wiem. Tu jest więcej skrzynek. I tam jest kolejny smok, jakbyście... Mi się wydaje, że my nawet z nim możemy pogadać. Mając właśnie naładowane oko i nosa. No ale... To jeszcze chwilę. To już myślę, że w kolejnym odcinku od tego po prostu zaczniemy. Żeby nie być takimi ciemnymi i się jakoś wdrożyć w to wszystko. Okej, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Kwarcet. Chyba, że jeszcze dzisiaj z nim pogadamy, w sumie moglibyśmy. Żeby potem już przejść sobie tak na luzie tam, gdzie trzeba. Widzę, że pilnuje jakieś skrzynki. Zagadasz mnie, jak podejdę od razu? Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. 38 sztuk złota. A co jest tutaj? No tu jest kwestia tego mostu. Coś o przełączniku, żeśmy słyszeli, że jest coś do ustrzelenia, jakoby. Pytanie, gdzie? Także najpierw może zajmijmy się innymi sprawami, na przykład tym, że przed nami stoi smok. Feadaron. Zostań, człowieku. Moje zmysły podpowiadają mi, że to ty unicestwiłeś moich najbliższych. Czyżby? Kogo nazywasz zabójcą, pomiocie piekieł? Nie wystarczy ci, że zniszczyłeś niemal całe nasze potomstwo? Masz na sumieniu mojego brata, Feomatara, i za to mi zapłacisz. Bez obaw. Resztę twoich pobratymców też dopadnę. Spalę cię na popiół i zrobię to z prawdziwą przyjemnością. Więc daruj sobie tę przemowę i przejdźmy od razu do rzeczy. Daleko zaszedłeś, mały człowieczku. Ale już nigdy nie opuścisz tych sal. Okej, zaraz się okaże. Serio? Gościu. No i mamy też serce. Myślę, że od razu je też przerobimy na to, żeby naładować oko.
Co prawda nie będzie mi to już chyba potrzebne, bo z kolejnym smokiem możemy gadać normalnie. Ale wiecie, fajnie by było to ogarnąć. Plus, no nie wiem co tutaj zrobić, także to też jest jakiś tam... Nie wiem, coś nam może w tym pomoże. A, to jest przełącznik, tak po prostu. Tylko bliżej byśmy mogli podejść. Chyba trafiłam w ten. Nie wiem. Dobra, trafiłam. Wysunął nam się most. No także wydaje mi się, że w kolejnym odcinku już sobie przez niego po prostu przejdziemy. Zobaczymy, co nas tam czeka i myślę, że kolejny odcinek będzie już tym ostatnim. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film. Trzymajcie się i cześć!